Mariusz Kozłowski, witam serdecznie i zdalnie. Trzymamy dystans, ja tu, państwo tam. I zapraszam na program w tej jakże trudnej dla wszystkich sytuacji. Dzisiaj spotkamy się z Adamem Zalewskim, naszym mistrzem w drifcie. Będzie także nowość od Volkswagena ID3 lub jak to woli ID3. Zapraszam serdecznie. Życie Adama Zalewskiego od dziecka kręci się wokół motoryzacji. Pierwsze kroki z sukcesami stawiał w kartingu, obecnie należy do czołówki europejskich drifterów. To już 10. sezon, jak Adam skutecznie rywalizuje na torach niemal całej Europy. No powiem szczerze, że trochę zleciało 10 lat, naprawdę w mgnieniu oka. Fajnie być dalej w motorsporcie, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Już teraz w tym roku z mniejszą pomocą rodziców. No i jakoś to poszło, ale no ogólnie jestem zszokowany, że już tyle czasu to wszystko trwa. Na pewno nie jestem to zmarnowane 10 lat. Dużo doświadczenia na pewno przez te lata nabrałem. Doświadczenia ważnego dla mnie, no bo jakby nie patrzeć, jeździłem z najlepszymi zawodnikami w Europie. I dalej jeżdżę, można powiedzieć, dalej się uczę, także no jest to coś super. Ten sezon specyficzny pojeździłeś trochę, czy nie? No tak jak mówisz, sezon dosyć specyficzny. Mieliśmy zaplanowane 6 rund Driftmasters przed całym koronawirusem. No i niestety tak to wszystko nam pokrzyżowało plany, że seria Driftmasters była zmuszona do tego, aby ograniczyć wszystkie swoje rundy i zrobić jedną taką główną, która odbyła się właśnie na Rydze na Łotwie. Było to dosyć ciekawe posunięcie, myślę, że też bardzo ciężkie dla nich, no bo jednak cały sezon sponsorzy i tak dalej, nagle wszystko ma upaść i ma tylko być jedna runda. No było bardzo dużo znaków zapytania, ale udało się finalnie wystartować w tej rundzie z problemami, no bo trzeba było te badania robić w Koszalinie, potem jeszcze na miejscu tam u nich na Łotwie, także było dużo takich może troszeczkę niepotrzebnych kosztów, które gdzieś się tam nawinęły, ale wszystko finalnie wyszło fajnie i udało się pojechać z tą Rygą, na której zająłem 4. miejsce w całych zawodach, także jestem bardzo zadowolony. No i potem miałem jeszcze w tym sezonie dosłownie tydzień temu. Płock, Irlandia, po drodze Anglia była, tak? Tak, były plany na, czy plany, no było zaplanowane przez serię Driftmasters zawody właśnie w Anglii, Niemcy z tego co pamiętam, Łotwa, Polska jedna runda miała być, także gdzieś to było tak dosyć konkretnie porozrzucane po świecie. No i co za tym szło, no dosyć konkretny budżet też był na to potrzebny i dosyć walczyliśmy z tym budżetem, bo bardzo, tak nie wiem, do wakacji nie wiedzieliśmy, czy ten sezon się cały odbędzie, czy się nie odbędzie. Pierwsza runda została odwołana, tam, która miała się w maju odbyć, potem druga runda została odwołana, tak stopniowo to wszystko szło i nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać tak naprawdę, czy mamy dalej jeszcze szukać gdzieś pieniążków, żeby pojechać te wszystkie rundy, czy na zasadzie odpuszczamy, bo i tak nic z tego nie będzie, nie? I okazało się, że faktycznie anulowali większość rund i została tylko taka jedna główna, nie? Drugi rok w Toyocie, jak to auto się sprawuje? Drugi rok w Toyocie, no jestem bardzo zadowolony z auta, naprawdę jeździ się super. Fajnie, że jest ten sam silnik, który miałem w E30, czyli jest to silnik z Toyoty Supry 2JZ o pojemności 3 litra, o mocy 800 koni mechanicznych, także naprawdę bardzo fajnie sprzęt idzie. Zawrotna moc. No jest zawrotna, jakby nie patrzeć, ale no niestety, albo stety, na takie zawody właśnie najwyższej rangi europejskiej potrzebujemy jak najwięcej mocy się tylko da. Wiadomo, można by było jeszcze iść ponad 1000 robić, ale w drifcie aktualnie możemy najszybciej jechać, powiedzmy, ile możemy, tak? Czyli nie ma jakiejś tam super technologii tych opon i tak dalej, dlatego te 800 koni wystarcza nam idealnie. Co jest na wyposażeniu obowiązkowym takiego samochodu? Obowiązkowym wyposażeniem na pewno są kwestie bezpieczeństwa, czyli musimy mieć gaśnicę, musimy mieć homologowany strój, na przykład taki jak ja mam na sobie, homologację z FIA. Większość rzeczy w aucie musi mieć właśnie homologację FIA, takie jak fotel, pasy bezpieczeństwa, gaśnica bezpieczeństwa, żebym mógł powiedzmy w razie jakiegoś pożaru szybko złapać za gaśnicę i żeby to wszystko działało, żeby udało się ewentualnie ugasić auto. No i to są takie z podstawowych raczej rzeczy, które muszą mieć takie
jakie są wymagane na zawodach, powiedzmy, ale jest bardzo dużo rzeczy technicznych, które, żeby pojechać na takie zawody Drift Masters, to jest specjalny sędzia techniczny, który sprawdza auto pod kątem, jak zostały zastosowane różne rozwiązania, czy na przykład belka nie została zbyt mocno przerobiona, czy to jest wszystko bezpieczne, bo jak wiadomo, w drifcie jest bardzo dużo różnych rozwiązań, które no nie wiadomo, czy nie będą na przykład za słabe, czy coś nie wybuchnie, czy przykładowo akumulator będzie zasiedzeniem pasażera i będzie słabo zamocowany przy jakimś mocniejszym uderzeniu, coś się może stać, kręgosłup może uszkodzić. Także jest bardzo dużo czynników, które są brane pod uwagę. No a to były takie jedne z podstawowych właśnie. Przez lata byłeś najmłodszym drifterem, czy są już młodsi na torach? Oczywiście, że tak. Już dużo osób jeździ właśnie, jeżeli chodzi o młodszy wiek. Ja teraz tak za bardzo nie śledzę, jeżeli chodzi tam Drift Open, ilu jest zawodników. Chociaż wiem, że na pewno jest Jaś Borawski, który już tam od paru lat teraz jeździ. No i Kajetan Grabarczyk z Drift Open, jak pamiętam. Jakieś plany dalsze? Nie odpuszczasz tego na przyszły sezon? Będę się starać robić wszystko, żeby przyszły sezon pojechać, wystartować w serii Drift Masters. Też wciąż nie wiemy, co się będzie dziać w przyszłym roku. Wszystko to jest takie przeciągane bardzo i ciężko jest naprawdę czegoś się dowiedzieć, coś zacząć ustalać, planować, no bo jak ja mam za niedługo na przykład, ma mi wyjść kalendarz Drift Masters i mam na przykład już bukować sobie jakiś hotel, rezerwować na przyszły rok, to wolę jednak poczekać i aż ta sytuacja z koronawirusem wszystko się uspokoi, nie? Z nadejściem zimy należy pomyśleć o zabezpieczeniu powłoki lakierniczej auta. Profesjonalna ochrona będzie spełniała swoją funkcję nawet przez rok. Najważniejszą jest ochrona przed najgorszym – zimą. Przed nami zima. No, trudny czas nadchodzi dla lakierów samochodowych, tym bardziej, że teraz lakiery są lakierami cieniutkimi, miękkimi. Weszła tutaj się wkradła ekologia, która nie bardzo sprzyja twardości lakierów. Także jak najbardziej, każde zabezpieczenie jest zabezpieczeniem odpowiednim lakieru, czy to ceramika, czy to najtańszy wosk. Co by nie było, ja zawsze tłumaczę klientom, żeby na okres zimowo-jesienny zaaplikować na lakier. Ceramika jest najtwardszą formą zabezpieczenia lakieru. To jest półtoraroczna, trzyletnia, pięcioletnia ochrona lakieru, która teraz mogliśmy zaobserwować wiatry, które niosą ze sobą pył, kurz, jakieś drobinki ziemi. Ta cienkość lakieru dotyczy też nowych aut. Jak producenci podchodzą do tego, gwarancję tracimy przy przypadku ceramiki? Absolutnie. Żadnej gwarancji klient nie traci, aplikując ceramikę na nowy samochód salonowy. Wręcz przeciwnie, ten lakier jest odporniejszy, uwydatniony jest bardziej kolor. Czy ta ceramika to już jest proces wieczny, czy odwracalny? Można ją usunąć? Sama schodzi? Ceramika sama nie zejdzie. Możemy ją my usunąć, możemy usunąć ją przed czasem lub gdy skończy jej się termin przydatności. Czyli w zależności na ile klient sobie tą ceramikę zaaplikował, 3 lata czy 5 lat, oceniamy to przed tym upływem i albo aplikujemy nową, poprawiamy stan lakieru. Czy na szybie jest jakiś środek, który ochroni przed szronem, nie pozwoli się osiadać temu szronowi? Przed szronem może nie, ale ochroni i przyspieszy oddawanie wody. Jest to powłoka taka hydrofobowa, typowa na szkło, która ułatwia odprowadzanie wody. Zima, agresywna chemia, no koła są najbardziej narażone na zniszczenie. Coś można zabezpieczyć? Jak najbardziej. Na felgi też mamy zabezpieczenia ceramiczne. Ułatwia to w utrzymaniu czystości, tym bardziej, że teraz są dużo felgi, jest w kolorach czarny piano. Także utrzymanie takiej felgi naprawdę jest kłopotliwe. Przy nałożeniu ceramiki jest to bardzo prosty sposób, żeby to utrzymać w nielegalnym. Nie patrzę na to, że zima można śmiało aplikować ceramikę. Jak najbardziej. Cały rok aplikujemy ceramikę i zabezpieczamy auta, także tutaj nie ma problemu. Obnażają często niekompetencje i brak wyobraźni inżynierów urzędników drogowych. Autorzy programu Absurdy Drogowe. Czy jakieś absurdy tu znaleźliście? Czy absurdy to znaleźliśmy? Na szczęście mamy... Mnóstwo, tak? Nie, mamy taką chwilę w roku, że od tych absurdów możemy odpocząć i przyglądamy się znakomitym samochodom. Tutaj co jest absurdalnego? To są kurcze ceny.
No niektóre samochody nie tylko wyglądem, swoją jakością przyprawiają zawrót głowy, ale również ceną. Naprawdę są wspaniałe egzemplarze i w niektórych przypadkach, a właściwie w wielu przypadkach, no 500 000 złotych to jest zbyt mało, żeby sprawić, aby znalazły się w moim, waszym garażu. Tych tematów do audycji wam nie zabraknie? To zależy od widzów, tak naprawdę zależy to od was. Również w Koszalinie możemy się zjawić, chyba nie ma z tym żadnego problemu. Nawet byliśmy w naszym mieście, nie ma nic absurdalnego. To bardzo fajne miasto, oczywiście, że tak. Natomiast pamiętajmy o jednym, że to widzowie decydują, co tak naprawdę zobaczą w programie. My to tylko weryfikujemy, jeździmy, pokazujemy. Czy tematów nie zabraknie? Tego nie wiem. No ja bym chciał, żeby zabrakło, żeby w Polsce w końcu było tak, że nie można narzekać. Jakiś taki najbardziej absurdalny absurd, jaki znaleźliście? Najbardziej absurdalny absurd, tak nawiązując do Koszalina, tam była chyba taka latarnia na samym środku trawnika, gdzie byliśmy przebrani za wojskowych. Koszalin. To chyba jest Koszalin, tak. Także najbardziej absurdalny absurd znajduje się w Koszalinie. Dzięki. Proszę uprzejmie. Bardzo często są latarnie na ścieżkach rowerowych na przykład. Bardzo często są latarnie na ścieżkach rowerowych. Bardzo często jest tak niestety, że jakby na jednym etapie inwestycji tworzy się coś, co utrudnia korzystanie z tej inwestycji na etapie późniejszym, właściwie na jej zakończeniu już. Czyli właśnie są latarnie na ścieżkach, są znaki na środku ścieżki rowerowej, są jakieś takie barierki, jest źle to wszystko oznakowane. No więc niestety jest z tym w Polsce nie najlepiej. Prywatnie ja bym chciał, żeby, znaczy jako obywatel bym chciał, żeby tych absurdów było jak najmniej, no ale jako pracownik życzę sobie, żeby było jak najwięcej, no bo wtedy jeździmy, nagrywamy i mamy pracę. Nie zdarzyło się, że jakiś burmistrz was ganiał za to, że tam coś skrytykowaliście? Hanna Gronkiewicz-Walc miała jakieś problemy, pamiętam. Nie, żartuję oczywiście. Nie, nigdy się tak nie zdarzyło. Znaczy, ciągle mówimy, że coś urzędnicy zrobili, no, ale to jest taka trochę, wiadomo, no, są ludzie, ale którzy... Ale wyliczacie, że 200 tysięcy zostało zmarnowanych jak niejako. No, z naszej perspektywy, jeżeli to oceniamy, wydaje mi się, że w miarę obiektywnie, no to no tak, no niekiedy pieniądze są zmarnowane, no to na kogo mamy zwalić, jak nie na urzędników, którzy jednak decyzje jakieś wydają w tych kwestiach, prawda? Czy jakaś poprawka nastąpiła, na przykład po emisji, że jakiś burmistrz tak przesunął lampę albo tamto? Tak, tak, zdarza się. Na przykład te ścieżki rowerowe, no często jest tak, że stoją znaki na środku tych ścieżek, potem one znikają i pojawiają się na takich pałąkach, czy nawet te latarnie są przebudowywane i to są takie rzeczy w miarę proste do przerobienia, a no, no, służą rowerzystom przede wszystkim. To są rowery na ścianie, bardzo fajne zresztą. Ja rowery lubię, Kamil średnio. No ale... Ja nie bardzo, no. Po moim brzuchu niestety, no ale... Ja też mam brzuch i ja jeżdżę na rowerze. Jakimś nowym autem w nowym sezonie będziecie jeździć? Ja tylko bym chciał nawiązać do tego tematu, który poruszył Krzysiu. Jest coś takiego w tej chwili, że jeżeli dzwonimy do urzędu, i to jest fajne, bo nasz program ma misję, chociaż jest rozrywkowy, mianowicie, że dzwonimy w czwartek... Rozrywkowy. No, ma takie zabarwienie. Mianowicie na przykład dzwonimy w czwartek i rzecz, której nie udało się załatwić przez 3 lata, mieszkańcy piszą petycje, proszą i tak dalej, przez 3 lata nie da się załatwić, ale wystarczy, że my w czwartek zadzwonimy, mamy zdjęcia na przykład w sobotę, no i jakiś... Poniedziałek taki... na wychodnik. Dokładnie. I nagle się udaje. Cudo. Nagle można, czyli jakby, no ten nasz program, oprócz tego zabarwienia, ma jednak swoją misję i mnie to bardzo cieszy, że no uda się tym ludziom nieco ten standard życia poprawić. A tak, w nowym sezonie będzie nowy samochód. Niestety nie mogę zdradzić jaki, gdyż iż telewizja rządzi się własnymi prawami. Volkswagen długo zapowiadał, że wypuści elektryczny kompakt, który będzie przełomem na miarę Garbusa czy Golfa. Dlatego ID.3 ma w nazwie trójkę, to trzeci rozdział w rozwoju niemieckiej marki, rozdział pod tytułem elektryfikacja. ID ma mocny 200-konny silnik, napęd na tył i gigantyczny jak na auto elektryczne zasięg 500 km, oczywiście w zależności od warunków i trybu jazdy. No to gorąca nowość, nowy Volkswagen ID.3. Volkswagen ID.3 idzie nowe. W tym haśle nie ma wiele przesady, bowiem ID.3 inauguruje zupełnie nową myśl techniczną Volkswagena. W sumie wszystko jest nowe, choć podstawą dosłownie i przynośnie jest debiutująca platforma, która będzie dedykowana tylko i wyłącznie samochodom elektrycznym. Model ID.3 jest pierwszym w ofercie Volkswagena, który jest zbudowany na tej właśnie płycie podłogowej. Następny będzie oczywiście ID.4, potem posłuży za bazę do modelu ID.5 i tak dalej. Na żywo zaskakują proporcje tego auta, widać to zwłaszcza z profilu, gdzie
gdzie płaski i krótki przód szybko przechodzi w dobrze przeszkloną kabinę. Stylistyka to kombinacja konserwatywnych linii Volkswagena z nowoczesnymi pomysłami. Kombinacja jest na tyle udana, że zarówno starsi klienci marki będą chętnie patrzeć na ten model, jak i młodsi, którzy szukają atrakcyjnej propozycji wśród aut na prąd. Nowa platforma umożliwiła maksymalne skrócenie zwisów i wygospodarowanie dużego wnętrza. Ciekawe światła, duże koła i stylistyczne smaczki powodują, że na ID patrzy się bardzo przyjemnie. Rozstaw osi to 2,77 m przy długości 4,26 m. Liczby tego nie oddają, ale już na pierwszy rzut oka widać minimalne zwisy. Zastosowanie napędu elektrycznego oraz umieszczenie akumulatorów w podłodze pozwoliło też ustawić koła niemal w rogach karoserii. Znacznie większy rozstaw osi i przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu, brak silnika spalinowego pod maską sprawiły, że ID3 o wymiarach Golfa oferuje we wnętrzu poziom przestronności zbliżony do spotykanego zwykle w autach klasy średniej, na przykład w Passacie. Cienkie słupki A, wiele przeszkleń, duże szyby, wysoka pozycja za kierownicą, krótka maska. To wszystko sprawia, że widoczność do przodu z Volkswagena ID3 jest świetna, ma manewry proste. Prezentowany egzemplarz ma silnik osiągający 204 konie mechaniczne i akumulator gromadzący energię o wartości 58 kWh. ID3 jest w stanie pokonać odległość 420 km. W bagażniku wygospodarowano aż 385 litrów. Oparcia kanapy składają się, tworząc praktycznie płaską powierzchnię, dając użytkownikowi aż 1267 litrów pojemności. Open Space kojarzy się raczej z przestrzenią biurową niż z samochodem, ale właśnie tak Volkswagen opisuje wnętrze nowego ID3. W środku miejsca jest mnóstwo. Co prawda na szerokość jest go mniej więcej tyle co w Golfie, ale pasażerowie z tyłu nie będą narzekać na brak miejsca na nogi nawet wtedy, gdy z przodu usiądzie rosły kierowca. Nie ma tu klasycznej dźwigni wyboru kierunku jazdy umieszczonej między fotelami. Dzięki temu wygospodarowano mnóstwo miejsca na drobiazgi i nie tylko. Biała kierownica wygląda doskonale, bardzo elegancko i ma dotykowe przyciski. Drgają po tym, jak się ich użyje. Mogą też emitować dźwięki. Volkswagen zapragnął uwolnić kierowcę i pasażerów od jego zdaniem uciążliwego wciskania przycisków i obracania pokręteł i umieścił wszędzie połyskującą czernią aktywne pola. Wystarczy dotknąć palcem, żeby uruchomić różne funkcje. Jakość materiałów jest dobra, spasowanie również. Nie oszczędzano na szczęście na projekcie, bowiem wszystko jest świetnie ulokowane, zaś ilość skrytek i schowków jest naprawdę imponująca. Jeśli chodzi o wygląd, jest minimalistycznie i nowocześnie. Przed oczami kierowcy znajduje się ekran przedstawiający najważniejsze informacje, to jest prędkość, dane z aktywnego tempomatu i podstawowe wskazówki nawigacyjne. Jest on przymocowany do kolumny kierowniczej, a więc podnosi się i opuszcza wraz z kierownicą podczas regulacji. Centrum dowodzenia jest schowane w ekranie centralnym, który dodatkowo skierowany jest w stronę kierowcy. Nowy system obsługuje się intuicyjnie i bezproblemowo, a wszystko działa szybko, nie zwiesza się, posłusznie wykonuje polecenia użytkownika. Zarówno mniejszy wyświetlacz za kierownicą, jak i ten w centrum cieszą szybkością reakcji, wysoką rozdzielczością oraz atrakcyjną grafiką. Użytkownik obeznany ze smartfonami migiem połapie się w zakamarkach volkswagenowskiego menu zawiadującego funkcjami. ID3 da się zarządzać nie tylko przez dotyk, ale też głosowo. Wystarczy powiedzieć "Cześć ID", a sztuczna inteligencja spełni życzenia, na przykład wyznaczy trasę, czy przedstawi pogodę, lub rzuci żartem. Cześć ID. Witaj. Opowiedz jakiś dowcip. Tego niestety mnie nie nauczono, ale spróbuję. Jak się nazywa miasto, w którym można popatrzeć na samochody? Karpacz. Zabawnym i oryginalnym detalem są znaki pauza i play na pedałach. Siedziska foteli znajdują się wysoko, to następstwo ukrycia akumulatora pod podłogą, co sprawia, że wsiadanie i wysiadanie jest wygodne, obserwacja drogi ułatwiona. Jednocześnie linia dachu została poprowadzona na tyle wysoko, że nawet osobom o wzroście przekraczającym 1,90 m nie zabraknie miejsca nad głową. Pod pokrywą silnika nie znajdziemy motoru elektrycznego, konstruktorzy umieścili go z tyłu pojazdu. Tu mamy tylko zbiorniczki płynów eksploatacyjnych. Stanowiący serce niemieckiego elektryka silnik rozwija moc 204 koni mechanicznych. Napędza oś tylną, dzięki czemu mierzący 4,26 m długości samochód jest zadziwiająco zwrotny. Średnica zawracania to 10 m i 20 cm. Maksymalny moment obrotowy wynosi pokaźne 310 Nm, jak to w autach elektrycznych, jest dostępny na każde życzenie kierowcy. Wystarczy lekko nacisnąć pedał przyspieszenia i już. ID jest szybki, setka na liczniku osiąga w 7,3 sekundy. Auto prowadzi się fenomenalnie, jest niezwykle zaskakująco, wręcz zwrotne. Świetne wygłuszenie i kulturalna praca zawieszenia pozwalają odpocząć nawet snując się w korkach. Co ciekawe, zwrotność i zwinność miejska nie powodują nerwowości przy wyższych prędkościach. Należy pamiętać, że masa własna pojazdu to 1800 kg, co dla auta o kompaktowych gabarytach jest wartością znaczną. Co ciekawe, podczas jazdy w ogóle nie czuć tej nadwagi.
Wspomniany maksymalny moment napędowy jest dostępny prawie od zaraz natychmiast. To spodoba się wszystkim, którzy dotąd jeździli autami z benzynowym silnikiem i najpierw musieli czekać, aż zadziała sprężarka tłocząca powietrze, a skrzynia włączy odpowiedni bieg. W ID3 układ napędowy jest gotowy do akcji natychmiast i w każdej sytuacji. To miłe uczucie wzmacnia jeszcze sposób, w jaki to auto porusza się po drogach. Jest zwinne, na ruchy kierownicą reaguje precyzyjnie i daje pełne poczucie bezpieczeństwa. Volkswagen twierdzi, że ID3 z akumulatorem 58 kWh naładowanym do pełna ma przejechać ponad 420 km. Jeśli ładować baterię na stacji szybkiego ładowania prądem o mocy 100 kWh, to w pół godziny energii można pozyskać na kolejne 200 km. A to już zasięgi i możliwości techniczne pozwalające na dalekie podróżowanie. Trzeba tylko chcieć zmienić przyzwyczajenie, ale to dotyczy wszystkich współczesnych samochodów elektrycznych. Swoje zalety ujawnia też tylny napęd. Z jednej strony pozostawia z przodu wiele wolnego miejsca do wykorzystania przez pasażerów, z drugiej dzięki dociążeniu osi napędowej auto ma lepszą trakcję, zwłaszcza podczas przyspieszania. I gdy w przedzie napędowych autach przy nagłym wciśnięciu gazu mogą się ślizgać koła osi przedniej, ID3 mocno dociska tylne koła do asfaltu. Również podczas hamowania tylne koła dzięki dociążeniu są w stanie przenieść na drogę większy moment hamujący niż konwencjonalne kompakty, co pozwala skrócić drogę hamowania. A jeszcze nie zapominajmy o odzyskiwaniu energii przy hamowaniu, dzieje się to niezauważalnie. Światło z diod umieszczonych pod przednią szybą na swój sposób komunikuje się z kierowcą, światłem potwierdzane są wydawane przez niego dyspozycje, świetlne znaki wspierają go podczas kierowania autem i ostrzegają przed niebezpieczeństwem, na przykład czerwona dioda zapala się, gdy trzeba zahamować. Przestronny, nowoczesny, szybki i przełomowy, taki jest nowy Volkswagen ID3. Pod względem układu jezdnego, napędowego i zawieszenia nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Wnętrze jest także ciekawe, interesujące, nowatorskie. No i ten zasięg, nawet w wersji pesymistycznej, jak to będzie 400 km, to i tak jest to wersja bardzo optymistyczna. Dzisiaj to już wszystko w programie. Zapraszam na kolejny premierowy, jak zwykle za 2 tygodnie, szerokiej, bezpiecznej drogi. Do zobaczenia.